Jak to było? Wychodzenie z ziemianki w deszczu ulewnej. Przylęgnął więc na deskach i próbował dojrzeć więcej szczegółów w mroku piwnicy. Obcy był bardzo schludnie ubrany. Nie wyglądał na obwiesia ani na dziada. Sprawiał wrażenie niewiele starszego od Józefa. Buty miał solidne i przykryty był równie dobrą jak dla wędrowca peleryną. Na twarzy miał zarost, jasne wąsy i brodę. Także bokobrody, ale nie rosnące byle jak, tylko uregulowane. A brwi miał zrośnięte. Głowę trzymał na dużej torbie, a peleryną był okryty prawie po uszy. Ponownie rozległ się dźwięk, który go wcześniej obudził. Zrozumiał, że to z ust śpiącego wydobywały się niewyraźnie brzmiące słowa. Gada przez sen, uśmiechnął się spokojniejszy już Józef. Przestraszył się jednak po chwili, gdy leżący zaczął się szarpać i wołać głośno, niezrozumiale. Co się dzieje? Pijany czy co? Józef powolutku nachylił się w kierunku śpiącego, chcąc sprawdzić, czy czuć alkohol. Poczuł jednak, że od nieznajomego bije gorąco. Sięgnął ręką do czoła obcego i po chwili zrozumiał, że jest on w malignie. To są pociski samosterujące, odpalone. Jeszcze raz powtórzę, z platform latających. Natomiast ja kiedyś musiałem z zasady budowy polskich sił odstraszania, ale w oparciu o platformy podwodne, czyli okręty podwodne wyposażone w takie pociski. Na wypadek, gdy ktoś nas zaatakował, mamy taką polisę ubezpieczeniową w postaci okrętów podwodnych gdzieś tam sobie założone, które stanowią ten niewiadomy, ten potencjalny przeciwnika. Nie może mi zrobić krzywdy, bo wiedząc, że mi zrobi krzywdę, narazi się na moją kontrę. To jest coś, co działało z wypadku broni nuklearnej. Być może będzie działało w wypadku broni precyzyjnej. Takie właśnie jak pociski manewrujące ze skrzypcami jest konwencją. Koncepcja to jest podobna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycji Muzyka Mistrzów pragnę zaprezentować słuchaczom jedną z czterech suit orkiestrowych Jana Sebastiana Bacha. Suita to forma świeckiej muzyki barokowej, szczególnie pociągająca ówczesnych kompozytorów. W owym czasie suita nie była tylko cyklem różnych tańców, bowiem wchłonęła także utwory rodzajowe o nietanecznym charakterze. Stała się formą zróżnicowaną w kontrastujących wzajemnie częściach. Dużą popularnością cieszy się trzecia suita D-dur, jedno z arcydzieł Jana Sebastiana Bacha. Napisana jest na nieduży, choć barwny brzmieniowo zespół obojów, trzech trąbek, kotłów, instrumentów smyczkowych i klawesyn. Składa się z sześciu części, uwertury, arii, dwóch gawot, górę i żyt. A każda część jest prawdziwym klejnotem muzycznym. Zapraszam do wysłuchania trzeciej suity D-dur Jana Sebastiana Bacha. Pozwalającej trafić bardzo precyzyjnie na wnętrze. Natomiast żeby to wszystko mieć, musimy mieć taką bibliotekę, co potencjalnych zawiadomości. Także troszeczkę więcej, proszę Państwa, pośpiewać, pomodlić się kolęd dla Polaków, to lepiej, bo oni wciąż kaszlą i kaszlą, jak kaszl nie na jednym rogu, to i na drugim, to i na trzecim. To po co to?